Witam, Tomasz Sakiewicz, Telewizja Republika. Ja już za chwilę przedstawię moich gości, ale chciałbym kilka spraw podnieść na koniec roku, które są adresowane do Państwa, bezpośrednio do Państwa. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować. Dzisiaj staliśmy się jedną z największych, jeśli nie największą stacją informacyjną. W prime time, czyli tym, czym są godziny wieczorne, kiedy nas najczęściej Państwo oglądają, jesteśmy największą stacją informacyjną, a stale drugą w Polsce. Jedną z największych stacji w Europie Środkowej, jeśli nie największą. Nie mamy jeszcze najnowszych wyników. Podejrzewamy, że to, co się dzieje w internecie, odzwierciedla rzeczywistość. Na YouTubie wczoraj przekroczyliśmy 700 tysięcy ludzi subskrybujących, czyli stale chcących obserwować. Tych, którzy weszli na YouTube, kliknęli tak, ja chcę stale dostawać informacje o tym, co się dzieje na YouTubie. Warto. YouTube Telewizji Republika daje też możliwość streamingu, czyli bezpośredniego odbioru dla tych, którzy nie mają możliwości odbierania tej telewizji przez antenę czy w jakikolwiek inny sposób. Tam Państwo mogą streamingować, czy odbierać tą telewizję, tam Państwo mogą obejrzeć te programy, które już wyemitowaliśmy. I ważna informacja też, już przekroczyliśmy w tym miesiącu 50 milionów odsłon, czyli wejść na YouTube, 50 milionów ludzi zechciało kliknąć i obejrzeć nasze programy, za co bardzo, bardzo dziękujemy. A to tylko kawałek tego, co się dzieje w ostatnich dniach. Dzisiaj Telewizja Republika jest oglądana przez miliony ludzi codziennie na antenie. Tak zmieniła się ta rzeczywistość. Też zwiększamy dla Państwa możliwość odbioru. Proszę poinformować tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. Telewizja Republika jest dostępna na części multipleksów lokalnych w kraju, przede wszystkim w Warszawie, Katowicach, we Wrocławiu na dwóch aż, tak, trochę mniejszy ten, o którym było już od kilku miesięcy i teraz na cały prawie Dolny Śląsk do Świnicy w trochę większym. Jesteśmy też na multipleksie w Częstochowie, Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi. Tam Państwo mogą nas złapać przez taką zwykłą antenę, którą oglądają Państwo umownie mówiąc na powietrzu. No i w całym Trójmieście też Telewizja Republika jest dostępna. Będziemy szukali następnych takich możliwości, a każdy z Państwa, kto chce nas oglądać, może włączyć nas na wszystkich satelitach dostępnych w Polsce. Jeżeli Państwo nie mają bezpośrednio, nie mogą znaleźć na swoim pilocie, to trzeba zadzwonić do operatora i poprosić, żeby włączył Państwu ten pakiet, w którym jest Telewizja Republika. Nie zawsze jest droższy. Czasem jest droższy, a czasem to jest po prostu inny pakiet. Domagajcie się, żeby była w tych największych pakietach. To samo dotyczy kablówek. Jesteśmy w prawie wszystkich kablówkach i wszystkich dużych w Polsce. Domagajcie się, żeby była w tych najtańszych, największych, bo to od Państwa zależy. Telewizje, operatorzy też chcą, żeby Państwa dużo oglądało, więc dzwońcie, domagajcie się, żeby Wam włączyli Telewizję Republika. I ostatnia rzecz. Udało nam się nadawać przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny większość programu na żywo. Tylko dzięki Państwu. Przychodzą do nas ludzie wyrzucani z mediów publicznych. Widzieli Państwo Danutę Cholecką, już we wtorek pojawi się na stałe na naszej antenie i będą Państwo mogli ją często oglądać. Jest z nami od samego początku tego zamachu na media publiczne Michał Rachoń i wielu, wielu innych dziennikarzy przychodzi. Będziemy chcieli im zaproponować jakieś miejsce w Telewizji Republika, w naszych mediach. To wszystko jest możliwe dzięki Państwa wsparciu, dzięki Państwa wpłatom finansowym. Będziemy pokazywać również w trakcie tego programu belkę zarówno na Fundację Niezależne Media, gdzie zbieramy na tych dziennikarzy, którzy są wyrzucani z mediów, żeby im stworzyć jakieś miejsca pracy. I też na samą telewizję dokupujemy sprzęt, dokupujemy wszystkie możliwości, żeby być z Państwem przez cały czas, żeby zastąpić te niszczone przez władzę media publiczne. To tyle ogłoszeń, a teraz już przedstawię moich gości, bo wykazali się wielką cierpliwością. Jest z nami Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Trzecia Droga. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. I jest Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Proszę się nie niepokoić, ja już o mediach publicznych mówiłem, teraz nie w tej części. Teraz powiemy o rakiecie, niestety nie sylwestrowej, która jest pewnym podsumowaniem stanu państwa, a może stanu debaty w państwie, bo sama rakieta, no cóż, no mamy obok wojnę. Zobaczmy ten fragment.
To był pocisk manewrujący, który jest programowany do wykonania określonego zadania. Tam wprogramowuje się trasę przelotu. Oczywiście on ma pewną autonomię, jeżeli chodzi o to wykonywanie różnego rodzaju uniku, bo chodzi o doprowadzenie do sytuacji, która jest niezwykle trudno wykrywalny. Ma wgrane zawsze mapy obszaru, którym należy się poruszać, więc no, szansa na to, jeśli on sobie tak przypadkiem postanowił zalecieć do Polski, jest stosunkowo niewielka. Jeżeli ona opuściła terytorium Polski i wleciała z powrotem na terytorium Ukrainy, to myśmy powinni być w błyskawicznym kontakcie ze stroną ukraińską i po prostu koordynować działania w tej kwestii. A jakoś nam na razie nie wiadomo, że coś takiego w tej chwili zostało zrobione. Trzeba widzieć całą tą sytuację po pierwsze w kontekście odpowiedzi rosyjskiej, która jest na miarę tego rządu, na miarę tego nowego ministra obrony, jest po prostu pełna kpina. I mówiąca, no to udowodnijcie. Z drugiej strony, gdyby ujawnili ślady radarowe, no to ujawniliby pewne informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa NATO i Polski. W związku z tym naprawdę znaleźliśmy się w... Znaczy, Putin i Rosja po raz kolejny zakpiła z nas, przy czym trzeba to widzieć w szerszym wymiarze tych kilku tygodni masakrowania bezpieczeństwa państwa polskiego, bo to jest cała seria wydarzeń wręcz porażających. W historii NATO takiej serii ja sobie nie przypominam. O godzinie 15 zakończono sprawdzanie wyznaczonego obszaru, które zaangażowanych było niemal 500 terytorialsów. Wynik poszukiwań negatywny. Nie znaleziono nic, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców Lubelszczyzny. Działalność wojska została zakończona i nie planujemy dalszych czynności sprawdzających w terenie. Żołnierzom WOT dziękujemy za gotowość i profesjonalizm, a mieszkańcom za wyrozumiałość i zrozumienie. Działania Wojska Polskiego miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. No, dalej nie ma pewności, czy ta rakieta wleciała i wleciała, czy jednak coś z niej albo w całości nie została. I ja bym nie stawiał tego jako wielki problem, ponieważ jak jest wojna, widzieliśmy, co się stało w Izraelu. Tysiące rakiet przeleciało przez najlepszą obronę przeciwlotniczą świata. Ja już nie będę przypominał tego wpisu ministra Kośniaka-Kamysza, kiedy nie był ministrem, kiedy żądał dymisji ministra Błaszczaka za to, że na terytorium Polski wleciała rakieta i minister nie był poinformowany, zresztą przez generałów, który potem żądał dymisji o tym, co się stało. Ale my mamy jakiś zasadniczy problem z komunikacją i debatą na ten temat, bo jak Błaszczakowi wleciała rakieta, to dymisja, a jak Kosiniak, to nawet nie wolno krytykować. Panie pośle, tutaj się zwracam do posła PSL-u. Może warto uderzyć się w piersi i wyciągnąć z tego wnioski, że niepotrzebnie wtedy robią taką histerię, bo to są za poważne sprawy. Trzeba do tego podejść serio, a wszystkim nie wykorzystywać wojska do rozgrywek politycznych. Pan poseł Andrzej Grzyb. No panie redaktorze, ja myślę, że to była zasadnicza różnica pomiędzy tym, co się działo wtedy, kiedy ministrem obrony narodowej był pan minister Błaszczak. Przypomnijmy, no to jest różnica między tymi ministrami, to prawda. Tak, ale też po kilku miesiącach została odnaleziona rakieta, która znalazła się na terytorium Polski, tak? I potem następuje proces, który... No, a za ile tą znajdziecie? Panie pośle, no bo pan tak mówi, że tą nawet nie wiecie, czy ona spadła. Tamtą było przynajmniej wiadomo, że spadła. Tu nawet nie wiecie, czy ona spadła, czy poleciała sobie. Tego, co ja słuchałem komunikatu dowódca operacyjnego, to na podstawie radarowego zapisu obiekt opuścił terytorium Polski. Więc polegam na opinii dowództwa sił operacyjnych. No, wie pan, no nie wiadomo, czy część na przykład tej rakiety mogła pozostać na terytorium Polski, na przykład odpadając. Czy no, prawdopodobnie takie supozycje mogły mieć miejsce. Nic takiego się nie wydarzyło. Proszę zauważyć, że sprawa w Przewodowie nie była przedmiotem jakichś wielkich, jak ja pamiętam, kontrowersji pomiędzy Ministerstwem Obrony a opozycją. Raczej mieliśmy tutaj oczekiwania w stosunku do strony ukraińskiej, że przynajmniej w tej sprawie no, zostaną wypowiedziane słowa, które no, niejako są kondolencją w stosunku
rodzin, które straciły swoich najbliższych i do całego tego zdarzenia. Natomiast w wypadku akurat tej rakiety, która znaleziona została pod Bydgoszczą, no to trwało jednak parę miesięcy. Znajduje to osoba cywilna. Coś tutaj nie zagrało i nastąpił wtedy... No ale wiadomo, co nie zagrało. No było fatalne zachowanie ówczesnych dowódców wojskowych. Nie poinformowali ministra obrony i powinni za to dać głowę. I pan, proszę zauważyć, że akurat oskarżenie ze strony pana ministra, że oto dowódcy wojskowi nie dopełnili swoich obowiązków informując cywilne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, no nie spotkało się z uznaniem ze strony prezydenta. Więc ja to czytuję jako powód do sporu wewnątrz tego samego obozu politycznego, że prezydent oceniał dobrze działania dowódców Sił Zbrojnych, natomiast minister obrony narodowej oceniał negatywnie. No i w tej sytuacji bardziej bym się skłonił. Ja nie słyszałem, żeby prezydent dobrze oceniał. Ja tylko słyszałem, że ich natychmiast nie odwołał. To jest jednak pewna różnica. Była różnica w sposobie reakcji. Gdyby wniosek ministra obrony narodowej był w pełni zasadny, to myślę, że prezydent by się nie wahał w zakresie odwołania tychże dowódców. Po drugie, no przecież to było tajemnicą poliszynela, że spór pomiędzy panem ministrem Błaszczakiem a tymi dowódcami trwał od dłuższego okresu czasu. Dobrze, że on nie wypływał w przestrzeni publicznej, bo wszystkie te spory nie służą dobrze ani kwestiom obronności państwa, ani nie służą też aktualnemu... No dobrze, panie pośle, ja pomijam to, czy wojskowi mogą się spierać, bo w momencie publicznie zaczęli się spierać z ministrem. A na koniec kampanii wyborczej po prostu dokonali gestu czysto politycznego, składając kilka dni przed dymisję, żeby postawić z jednej strony... Panie doktorze, ja już pomijam to. Tak, znaczy, no nie ich, bo uzgodnione, ale zachowanie na przykład Donalda Tuska, który apelował do wojskowych o coś, co było bliskie nieposłuszeństwa. No przecież taki apel do armii wtedy, tak? Przecież to jest sianie czystej anarchii w obliczu zagrożenia państwa. To jest kompletny brak odpowiedzialności. Nikt z tego Donalda Tuska nie rozlicza. Gdyby dzisiaj Jarosław Kaczyński zaapelował do wojskowych, żeby nie dali sobie, tak jak to cytuję z Donalda Tuska, wcisnąć odpowiedzialności za to, że rakieta wleciała i wyleciała, chociaż ja nie twierdzę, że wojskowi są na to odpowiedzialni, ale gdy taki apel się pojawił, to świat by zawrzał z oburzenia, a rządowa telewizja TVN24 by po prostu nadawała od rana do wieczora breaking news, że pucz się w Polsce odbywa i bunt, próba wywołania buntu w armii. No, tymczasem Donald Tusk nie poniósł żadnych konsekwencji za działanie skrajnie antypaństwowe. No, ja pomijam jeszcze zachowanie ministra Kośniaka-Kamysza, który domagał się, w związku z tym, że rakieta wpadła, wtedy nie ministra oczywiście, dymisji. To jednak, ja właśnie dlatego mówię, że to nie jest problem rakiety, to jest problem stanu debaty w państwie. Ja absolutnie się zgadzam z panem redaktorem co do tego, że są trzy kluczowe obszary, w których powinien być utrzymywany dialog pomiędzy wszystkimi siłami politycznymi, niezależnie od tego, czy są w opozycji, czy tworzą akurat koalicję rządową. To jest obronność, polityka zagraniczna i polityka energetyczna. No, tego dialogu nie było. No, nie było tego dialogu. No, gdyby ten dialog był na przykład w ramach chociażby Rady Bezpieczeństwa, to informacja adresowana do wszystkich sił, w tym również opozycyjnych, to pewnie byłyby bardziej przewidywalne reakcje. Ale przyzna pan, że łatwiej się prowadzi dialog, kiedy jedna ze stron na dzień dobry nie mówi słowa, które się zarysowuje ośmioma gwiazdkami, prawda? Że zdecydowanie proszę łatwiej się rozmawia. Proszę nie oskarżać i nie wprowadzać supozycji, że ze strony PSL używaliśmy 8 gwiazdek, bo ich nie używaliśmy. Uważamy, że to jest poniżej standardu. A może ze strony PSL-u nie, no ale wasz główny koalicjant to w zasadzie ma kłopot, żeby używać innych słów. Dobrze, dajmy szansę panu posłowi jeszcze Kazimierzowi Smolińskiemu. Jedno zdanie, panie redaktorze. Proszę zauważyć, że to jedno zdanie, bo widzę, że PiS jest też i w tym programie prześladowany, nie tylko w rządowych telewizjach. I obronności, tak. Proszę zauważyć, że w sprawie ochrony granicy wschodniej byliśmy za budową bariery.
Powiedzieliśmy również, że wszystkie kontrakty, które zostały zawarte w zakresie obronności, powinny zostać podtrzymane, bo to jest wyraz odpowiedzialności ze strony państwa. Mając na względzie chociażby to, co się działo w sprawie Karakali, że to osoba niezaangażowana, rząd mówi o tym, że ja wywróciłem ten stolik z Karakalami. Więc tu uważam, że te deklaracje z naszej strony są bardzo odpowiedzialne. I uważam też, że... No ale to chyba dobrze, żeśmy tych Karakali nie kupili, bo wszystkie państwa łącznie z Francją zrezygnowały z wyposażenia swojej armii w Karakale. A ci, co kupili, to oddają je. No to chyba lepiej mieć sprzęt, który działa, niż taki, który nie działa. Można to zrobić na dwa sposoby. Albo publicznie ogłosić, zrywamy kontrakt, albo przedstawić stronie, z którą się zawierało akurat taki kontrakt, wszystkie powody, dla których należy ten kontrakt albo zakończyć, albo też, że tak powiem, zmienić warunki jego funkcjonowania ze względu na wady sprzętu. Natomiast ogłaszanie tego w mediach publicznych... Panie pośle, ostrożnie, bo właśnie Donald Tusk zapowiedział zerwanie kontraktów z Koreańczykami i podał absurdalny powód, że myślał, że oni pożyczą na to pieniądze. No więc bardzo ostrożnie z tymi deklaracjami, bo właśnie jesteście w trakcie zrywania dużo większych kontraktów. Wielokrotnie tę frazę prześledziłem wypowiedzi. Tam nie ma żadnego stwierdzenia o zerwaniu kontraktów. Jest pytanie, czy w pełni jest zabezpieczone finansowanie. Wręcz było stwierdzenie, z tego co pamiętam, mówiące o tym, że ten kontrakt powinien być kontynuowany. Natomiast trzeba wyjaśnić sprawę finansowania. Tylko i tyle. No tak, jak Koreańczycy dadzą pieniądze na własny sprzęt, to je weźmiemy, ponieważ w budżecie już go nie ma, prawda? Te kilkanaście miliardów na zakupy koreańskiego sprzętu z budżetu wojska zostało wycięte. No więc Donald Tusk niczego nie zrywa, tylko po prostu nie zapłaci. Jak Koreańczycy dadzą za darmo albo dopłacą, to weźmiemy. Panie pośle, szanujmy widzów, bo to my mamy bardzo inteligentnych widzów. Z budżetu na... To jest trochę inny typ widza niż ten, którego pan spotyka w rządowych telewizjach. No, ja pana zapewniam, uczestniczyłem w debacie, w której uczestniczyli również przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Prawie 3 godziny trwała Komisja Obrony Narodowej. Wyjaśnione zostały wszystkie wątpliwości, które dotyczyły między innymi łącznej sumy. Dobrze, dajmy szansę panu posłowi Smolińskiemu, bo naprawdę... I nikt nie miał wątpliwości. No właśnie, pan poseł Smoliński, panie pośle, zaczęliśmy od rakiety, skończyliśmy na Karakalach i Koreańczykach. No ale to się wiąże. Niestety na Sylwestra nie sylwestrowa rakieta, tylko taka, co może zrobić krzywdę. Nie wiem, czy tam tak jak poprzednio włożyli beton, żeby ściągać uwagę, czy tam było coś poważniejszego. Ale jedno jest pewne, Rosja tu robi co zechce z naszą debatą. Tak? Bo to, że rakieta przeleciała, to mówię, to się przy wojnie zdarza i niestety będzie zdarzać. Ale to, że Rosja steruje naszą debatą jak zechce, a nawet reakcjami wojskowych, publicznymi, co jest niedopuszczalne. Przynajmniej to było niedopuszczalne, bo jak na razie to nowe dowództwo generał Kukuła zachowuje się wzorowo, można powiedzieć, ale ci poprzednicy, których Tusk tam głaskał po głowie, to się średnio zachowywali. Pan poseł Smoleński. No niestety, panie redaktorze, szanowni państwo, no panie pośle, no ciągle ta hipokryzja i podwójne standardy. Jeżeli nam się coś przytrafiło trudnego, czasami może jakieś tam błędy popełnialiśmy, nie twierdzę, że nie, bijemy się w piersi, ale szliśmy z otwartą przyłbicą, zawsze próbowaliśmy to wyjaśniać. Wy od razu nas atakowaliście, od czci i wiary odsądzaliście i żądaliście dymisji, natomiast no, was nie można krytykować, tak? Bo od razu jest zarzut, że działamy przeciwko państwu polskiemu. No wyście to zdewastowali w tej chwili zaufanie do instytucji publicznych tymi swoimi ostatnimi działaniami, które są jawnie bezprawne. No mam nadzieję, że jeszcze chwilę będziemy mieli czasu, żeby porozmawiać też o mediach. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię zakupów sprzętu wojskowego, no to cały czas mówicie, że my chcemy
kontynuować zakupy, umowy kontynuować, ale właśnie już w zakresie Korei to jest wątpliwość, czy będzie finansowanie, więc jest zagrożenie, że część tego sprzętu do nas nie przyjdzie. Zamiast powinniśmy zrobić wszystko, żeby każdy kontrakt został zrealizowany, a nawet więcej tego kupić, bo to zagrożenie wzrasta. Chociażby ta kolejna ingerencja rosyjska tutaj w sprawie tej rakiety, która nie do końca została wyjaśniona. Powinno to być w ciszy gabinetu, wyjaśniamy. My z tego nie robimy wielkiego dramatu, nie żądamy właśnie dymisji wszystkich związanych z tym problemem, jaki wynik, ale to jest tylko kolejny dowód, że Rosja będzie robiła wszystko, żeby zdestabilizować sytuację w Polsce, pogorszyć nasze stosunki z Ukrainą. Wy chcecie 50% sprzętu kupować w Polsce. Bardzo chwalebne, ale fizycznie jest to nie do zrobienia. Polska nie ma takiej silnej produkcji wojskowej, żeby 50% kupować w Polsce. Dlatego my wprowadzamy polonizację. Czyli panie pośle, pan nie wie, Putin poczeka z napaścią na Polskę, aż będziemy mieli. Spokojnie, to do 2035 na pewno właśnie, Putin poczeka. Tylko trzeba mu powiedzieć, kiedy będziemy. Pan poseł po prostu nie zna dobrego serca władcy w Moskwie. No właśnie, może Donald Tusk wie więcej. Pan wywołał sam. Może Donald Tusk wie więcej, ale ja mam wrażenie, że przyszło do nas mnóstwo pięknoduchów, którzy wierzą w to, że świat jest trochę lepszy niż jest, no a sami czynią go gorszym. I pan sam wywołał temat mediów publicznych. To krótko zróbmy wstęp o tym, co się stało wokół Ośrodków Regionalnych Polskiego Radia, bo na swój sposób ta informacja jest chyba najbardziej jeszcze oburzająca, dlatego że te ośrodki to jest taka podstawa komunikacji bardzo wielu ludzi w małych miasteczkach, na wsiach, na prowincji, którzy zostali odcięci od podstawowego źródła informacji. Zobaczmy krótki materiał. Wczoraj wieczorem pułkownik minister Bartłomiej Sienkiewicz wprowadził stan likwidacji lokalny rozgłośnie Polskiego Radia. Do zamknięcia mają być między innymi takie stacje jak Radio Łódź, Radio Poznań i Radio Zachód. W dniu dzisiejszym podjąłem decyzję o likwidacji 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia jako kontynuacja wcześniejszego procesu. Stanowisko przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest jednoznaczne. Minister nie może zamykać polskich mediów publicznych. To jest dalszy ciąg bezprawia uprawianego przez pana ministra Sienkiewicza w polskich mediach publicznych. Nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby pan minister podejmował tego rodzaju decyzje. One z mocy prawa są nieistniejące po prostu, ponieważ on łamie dwie ustawy, ustawę o radiofonii i telewizji i ustawę o Radzie Mediów Narodowych. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich głośno protestuje przeciwko bezprawnym krokom ekipy Donalda Tuska. Działania ministra kultury i dziedzictwa narodowego podejmowane od pierwszych dni jego urzędowania 13 grudnia 2023 roku wprowadzają absolutny chaos w zarządzaniu postawionymi w stan likwidacji spółek. Narażają je na ogromne, nieprzewidywalne dziś straty finansowe i niszczą ich markę oraz pozycję na rynku mediów w Polsce i w Europie. Jest to drastyczne naruszenie zasady wolności słowa przez polityków obecnego rządu Donalda Tuska. To może zacznę od posła Smolińskiego, bo miał już mniejszą możliwość pierwszej części. Panie pośle, chyba najbardziej uderzone elektoraty tym likwidacją zarówno, znaczy brakiem sygnału dla ośrodków regionalnych telewizji, likwidacją ośrodków Polskiego Radia, tym zamieszaniem, które się wokół tego dzieje, to są elektoraty PiS-u i PSL-u, no bo to są często ludzie w małych miastach, we wsiach, gdzieś w pewnych odległościach od tych centrów komunikacyjnych. No i ci ludzie na przykład na wypadek powodzi, na wypadek jakichś zagrożeń, a nawet prawdę mówiąc na Sylwestra, zostają bez środków komunikacji. Mają z tym ogromny problem w tej chwili. Tych lokalnych środków komunikacji nacelowanych na nich. Jak to odbierają wasi wyborcy? Ja wczoraj byłem w Gdańsku na demonstracji przed ośrodkiem regionalnym w Gdańsku i muszę przyznać, że tam trzecia demonstracja była i przybywa bardzo dużo ludzi, którzy już nie tylko z Gdańska, ale właśnie też z mniejszych miejscowości, czy chociażby z Tczewa, w którym
mieszkam, przyjeżdżają i tam demonstrują przeciwko właśnie likwidacji zarówno Telewizji Polskiej, łącznie z tymi ośrodkami regionalnymi, które też są w tej chwili nieczynne, zwalnia się pracowników. I tutaj ewidentne złamanie prawa, no ewidentne, tu nawet prawnicy, którzy nam absolutnie nie sprzyjają, profesorowie, rzecznik praw i tak dalej, no mówią, że te działania są bezprawne. Ja jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem... Teraz większe oburzenie jest w mediach międzynarodowych, które raczej nie pieściły PiSu. I to oburzenie rośnie. Znaczy fala krytyki rzeczywiście zaczyna się przewalać przez prasę europejską i amerykańską. No pochwały płyną tylko ze strony Putina i Łukaszenki. Media międzynarodowe też są oburzone, nawet niemieckie media, ale natomiast jest cisza w Europie, tak? Pani Wiera Jurowa, która tutaj była niedawno, siedzi cicho, nic nie mówi o zamachu na polskie media. Macie prawo jako większość parlamentarna dokonywać zmiany, nikt wam tego nie zabiera, ale tak się powołujecie na wolę narodu. No na wolę narodu jest taka, że musicie mierzyć się z tym, że macie tylko większość 240 kilku posłów, a nie tą większość, o której tak mówiliście, 276, żebyście mogli weto prezydenta odrzucić, albo też większe, żeby zmienić konstytucję. No takiej władzy wam Polacy nie dali, więc musicie w ramach tych standardów, które są, czyli zmieniajcie ustawę, tak? Macie prawo zmienić ustawę o Radzie Mediów Narodowych, o radiofonii i telewizji. Tam są wpisane spółki, Telewizja Polska, Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa też ma ustawę. Wobec tego, jeżeli są media zawarte w ustawie, to nie można rozpocząć procesu likwidacji. Nawet jak mówicie, że to jest tylko wszczęcie procesu, ale nie musi się zakończyć likwidacją. Wszczęcie procesu likwidacji w sytuacji, kiedy nie można tego robić, jest też złamaniem prawa. Ostatnio pan marszałek senior Sawicki powiedział, że no dystansujecie się od niektórych decyzji Platformy Obywatelskiej, ale jednak ją wspieracie. Napisałem na Twitterze czy tam na X-ie teraz, że to w prawie karnym to się nazywa współudział. No niestety bierzecie udział w nielegalnym działaniach, w łamaniu prawa. Mam nadzieję, że jeszcze się otrząśniecie, ale wyborcy was też za to rozliczą. Szczególnie te z mniejszych miejscowości, o których pan redaktor mówił, że mają tylko dostęp do telewizji poprzez siatkę, tą zwykłą antenę, gdzie właśnie telewizja publiczna jest dostarczana i teraz nie mają tego dostępu. Jeżeli ktoś nie ma satelity, nie ma kabla, w małych miejscowościach tego nie wszędzie jest, biednych ludzi czy biedniejszych też nie stać na satelitę, mają zwykłą antenę siatkową, nie mają w tej chwili żadnej telewizji. I to jest zbrodnia, której się dopuściliście i żadnej refleksji z tego tytułu nie macie. Także ja dajmy szansę odpowiedzieć panu posłowi Grzybowi z PSL-u. Panie pośle, ja rozumiem trudną sytuację, bo jesteście koalicjantem. Panie pośle, chyba was pułkownik Sienkiewicz postawił w niezwykle trudnej sytuacji, bo no, my mamy dostęp poprzez kluby, przez te tysiące ludzi, którzy przychodzą na demonstrację. Tu widzimy teraz demonstrację w Krakowie. Wczoraj w szczytowym momencie zgromadziło się 2000 osób. To no, mamy przedsylwestrowy, poświąteczny czas, kiedy w ogóle ludzie nie chodzą na żadne demonstracje. A co najmniej z kilku, jak nie kilkunastu miejsc w Polsce mamy sygnały o coraz większych manifestacjach. I to są już wielotysięczne manifestacje. To już nie jest kilkadziesiąt czy kilkaset osób, ale niektóre przekraczają zdecydowanie 1000 osób. W Krakowie było wczoraj w szczycie 2000. W Lublinie, niewielkim Lublinie było kilka tysięcy. No to widać wyraźnie, że to budzi niezadowolenie i to bardzo często przychodzą też ludzie, którzy nie mają nic kompletnie wspólnego z PiS-em. Po prostu czegoś im brakuje, czują się zagrożeni. No i to uderzenie w ten wasz elektorat poprzez odcięcie mediów publicznych, a szczególnie tych ośrodków lokalnych, no to chyba to jest problem. Nie sądzicie, że pora na refleksję, bo za chwilę spotkacie się z masowym oporem społecznym. Pan poseł Grzyb. No ja może przytoczę wypowiedź pana profesora Zybertowicza, który powiedział, że TVP Info i spora część audycji była sprowadzona za czasów PiSu do poziomu złej propagandy. No powiem szczerze, że chyba nikt celniej by nie określił tego, co się działo. Jakkolwiek, proszę zauważyć. No ale to dlatego akceptujecie bezprawie? Znaczy, przepraszam, bo wam się co innego krytykować, ma pan do tego prawo, tak jak profesor Zybertowicz, ale co innego akceptować bezprawie? Panie dyrektorze, ale to jest też opisanie stanu faktycznego. I proszę zauważyć, że jak dokonała się zmiana w 2015 roku. Też właściciel, czyli minister skarbu,
odwołał wtedy zarządy spółek medialnych, tak? A następnie w dosyć szybkim tempie została wprowadzona ustawa o mediach narodowych, która do czego doprowadziła? No pozbawiła organ konstytucyjny, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, możliwości obsadzania zarządów spółek medialnych. No to, proszę Państwa, no taki był ten proces. Ale ustawa, panie pośle, ustawa przeszła drogę legislacyjną przez prezydenta. Panie redaktorze, a czy odwołanie przez ministra, zamiast odwołanie zarządu przez ministra skarbu, to też była ustawa? Nie, to nie była ustawa, to było wykonanie obowiązków właścicielskich. Tutaj minister kultury... Ale Trybunał orzekł, że to jest... Ma pan rację, Trybunał orzekł, że to jest niezgodne z prawem. Myśmy zmienili wtedy, wprowadziliśmy ustawę. No wiedzie pan... A wy powołując się na ten wyrok, jako minister odwołuje zarząd. Panie pośle, no czyli pan potwierdza to, że również rozpoczęliście państwo zmiany w 2015 roku, nie bacząc na stan prawny. Tylko, że wtedy akurat nikt z przedstawicieli... Nie, no bacząc, bo to było przed decyzją Trybunału. Panie pośle, no nie oszukujmy się. Inaczej stan prawny wyglądał. No. Nikt po decyzji Trybunału ten stan prawny jest jasny i to jest Trybunał przecież profesora Rzeplińskiego, nie. Mimo tego Trybunału. Nie Trybunał obecny. Nie protestował w TVP Info czy w ośrodkach regionalnych, tak? I proszę również zauważyć, że pan prezes Matyszkowicz po decyzji właściciela zrezygnował z bycia prezesem firmy. Podobnie również pani prezes Kamińska. Ze względów tych formalnych, o których pan mówi, no... Panie pośle, no troszeczkę inaczej. Przepraszam. Może pan mieć swoje poglądy, ale co do faktów, to nie możemy ludzi wprowadzić w błąd. Pan prezes Matyszkowicz nie przyjął dymisji z rąk ministra, tylko po pewnym czasie sam zrezygnował ze względu na swoją sytuację. Tak, nie ma to nic wspólnego z tym, że bezprawnie mianowano nowych szefów. Pan prezes Matyszkowicz nie przyjął tej decyzji. Z tego co pamiętam, tutaj nie, niczego nie... No, nie mógłby złożyć rezygnacji, gdyby przyjął decyzję. No, nie można dwa razy zostać odwołanym, raz przez ministra, drugi raz przez swoją rezygnację. No panie pośle, no przecież pan jest bardzo mądrym człowiekiem i myśli pan logicznie. Został powołany nowy zarząd. Jeżeli składa rezygnację, to znaczy, że nie uznaje decyzji ministra. To jest oczywiste dla każdego, kto czymkolwiek zarządzał. Niestety musimy kończyć. Ja panu bardzo przepraszam, bo ta dyskusja jest strasznie ciekawa. To złożył rezygnację. Panie pośle, ja tylko apeluję, żeby odrobinę refleksji, bo dzisiaj jesteście w uderzeniu, a jutro trzeba będzie się z tego tłumaczyć przede wszystkim przed własnymi wyborcami, którym się to, co robicie, strasznie nie podoba. Bo ja mam kontakt z wyborcami też trzeciej drogi PSL-u. Eksperymenty na mediach powinny sprowadzić się do tego, że powinien jednak zostać powołany jakiś okrągły stół w sprawie mediów i nowego ładu medialnego z udziałem prezydenta i myślę, że to jest do rozwiązania. Trzeba było to zrobić przed zmianami. No to ja zapraszam, wyciągnijcie wnioski, póki jeszcze można, bo sytuacja zaczyna być już w tej chwili, przypominać trochę zamach stanu. Musimy kończyć. Ja za chwilę będziemy mówić o tym, jak to wszystko komentują social media. Ja tylko przypominam, że dzisiaj mamy jeszcze niezwykły wieczór sylwestrowy o 12:00. Historia ruchu, który obalił postkomunizm w Polsce, Piotra Lisiewicza, Naszości. Niesamowity film, który młodzież przyjmuje w kinach na stojąco oklaskami. Dzisiaj o 12:00, będziemy go jutro o 20:00 powtarzać, a wcześniej o 22:00 wieczór z Lisiewiczem, z Maćkiem Kożuszkiem, z Jaokiem, z wszystkimi ludźmi tymi, których państwo znają z YouTube'a, z takiego przymrużeniem oka też podejścia czasem do naszej rzeczywistości. A państwu dziękuję i zobaczymy za chwilę, co na ten temat mówią social media. Dziękujemy.